nie tatuujcie się, niezależnie od tego, ktokolwiek mówi inaczej, ponieważ różni ludzie, także duchowni, mówią zupełnie inne rzeczy. Słuchajcie, dostałem informację od wielu moich widzów, że proszą mnie o to, abym wyraził swoją opinię na temat świadectwa księdza Rafała Jarosiewicza, tak? Na temat tatuaży. Oczywiście to zrobię i z góry podkreślam, że nie jestem negatywnie nastawiony na katolików, na kościół, bo sam jestem katolikiem, sam mam ślub kościelny, mam syna ochrzczonego normalnie, legalnie, oficjalnie w kościele, więc negatywnie nie jestem nastawiony na wiarę, ewentualnie może na ten kościół w naszych czasach, gdzie różnie to bywa, ale całego filmu też wam tutaj nie będę puszczał, tylko urywki, tak abyście widzieli, co ten ksiądz tutaj w ogóle mówi, bo nie obrażajmy go też, ale po prostu może on też nie jest świadom tego, co on tutaj w ogóle gada. Spotykam się z ludźmi, bardzo często są to pary, które przez całe lata nie mogą zajść w ciąży, nie mogą mieć dzieci. Moje pierwsze pytanie, które do nich kieruję, to jest pytanie o to, czy rzeczywiście ich ciała nie są potatuowane, czy wytatuowane. Spytacie dlaczego. Pamiętam przed laty, jak ojciec maniakal, James, mówił o tatuażach jako o bardzo konkretnej furtce i otwieraniu się na zło. Ja wszystko rozumiem. Dużo par może nie zajść w ciążę, bo różne są problemy, różne są choroby. Ale zadanie parze pytanie, czy ich ciała są potatuowane, jeżeli para powie, że tak, nasze ciała są potatuowane i wtedy ksiądz stwierdzi, że to na pewno przez te tatuaże nie potraficie zajść w ciążę, to jest takie samo, tak samo głupie pytanie, gdybym teraz ten ksiądz zapytał się, czy oglądacie TVN, czy oglądacie Polsat, czy TVP? Tak, to przez to nie możecie zajść w ciążę. Czy jedliście, czy jecie raz w miesiącu kebaba na cienkim cieście z ostrym sosem? Tak, jemy. To na pewno to jest powód, że nie potraficie zajść w ciążę. To jest tak samo głupota i to nie ma nic z tym wspólnego. To jest po prostu czepianie się czegoś, czego nie ma. To jest po prostu urojenie z widz i po prostu, które jest wstyd za tego księdza w tym momencie. I ktoś może to zakwestionować, powiedzieć, że no tak, jeśli ja tatuuję głowę Pana Jezusa albo Matki Bożej, to nie tak, to przecież to na chwałę Bożą czynię. No Słowo Boże mówi nam, że w ogóle mamy nie nacinać ciała w żaden sposób, ani na ciele umieszczać znaków tatuażu. Pismo Święte wiele mądrych rzeczy mówi i tu mówię poważnie. Tam dużo fajnych rzeczy jest napisane, ale to Pismo Święte było naprawdę dawno temu napisane i że czy prawdą jest, że używali wtedy, w tamtych dawnych czasach słowa tatuaże? Jest to wątpliwe co najmniej. I teraz pytanie. Brazylijczycy to jest bardzo religijny naród. Widać to po piłkarzach, którzy często po strzeleniu gola dedykują Panu Bogu strzelonego gola wszystkie swoje sukcesy i oni są bardzo religijni i mają również potatuowane ciała, czyli według logiki Pana Rafała, księdza Rafała, ci Brazylijczycy, którzy są bardzo wierzący, są nawiedzeni tak naprawdę, bo mają wytatuowanych Panów Jezusów, Marię i inne święte znaki na swoim ciele? Z tego wynika, że tak. I ja pragnę po prostu prosić was, nie tatuujcie się, niezależnie od tego, ktokolwiek mówi inaczej, ponieważ różni ludzie, także duchowni, mówią zupełnie inne rzeczy. To jest moje doświadczenie i serdeczna prośba. Słuchajcie, tutaj mi coś totalnie nie gra, bo albo jest jedna wiara katolicka, albo są różne wiary i są równi i równiejsi, bo ksiądz Rafał Jarosiewicz wtedy mówi, że i on prosi o to, jego trzeba tutaj słuchać, tylko on ma rację, inni duchowni bez względu na co mówią, nie mają racji, że jak inni mówią, że można się tatuować, inni duchowni to jest złe. Tutaj ksiądz Rafał Jarosiewicz ewidentnie gdzieś popełnił jakiś błąd w swoim myśleniu, tak mi się wydaje, ja tutaj nie będę oceniał. Ale żyjemy teraz w 2018 roku, gdzie dużo księży, dużo duchownych też ma tatuaże. Ja osobiście znam jednego księdza, który ma tatuaże. Ile księży widać w internecie, że mają tatuaże. Nawet Szóstak, znany z YouTube'a, ma tatuaże. Słuchajcie, tatuaż w mojej opinii nie ma żadnego wpływu na stan duchowy danego człowieka.
tatuaż ewentualnie może poprawić kondycję psychiczną, ale pogorszyć? To jest głupota. Nie, ten film pokazuje po prostu, że wiele jest jeszcze do zrobienia w świadomości właśnie też księży, bo ja szanuję księży. To jest ich jakieś powołanie, ich praca, ale niektórzy muszą się po prostu ogarnąć. A ksiądz Rafał Jarosiewicz jest po prostu nieogarnięty. Jest totalnie nieogarnięty. Znam ogarniętych księży, a ten jest, no tak patrzę mu głęboko w oczy, nie chcę osądzać, ale być może ich trochę nawiedzony, no sorry. No, także dziękuję wam bardzo. Dajcie w komentarzach koniecznie znać, co wy na ten temat sądzicie, jakie wy macie doświadczenie z tatuażami, czy wy też byliście bezpłodni przez to, że mieliście tatuaże, czy was kiedyś księża wygonili z kościoła, bo ja do kościoła na przykład chodzę w moich pełnych tatuażach i jakoś, nie wiem, nikt, żaden ksiądz mężczyzn nie wygonił. Dajcie znać po prostu. Jeżeli się zgadzacie ze mną, z moją opinią, to udostępnijcie ten materiał, obserwujcie mnie na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie, bardzo ważny projekting. Dzięki wam bardzo. Hej!